Myślę, że media w ogóle w polskie również są dzisiaj w takim ślepym tunelu, gdzieś zabłądziły, zajmują się opowieścią o świecie bardzo specyficzną, bardzo wąską, bardzo taką polityczno-partyjną, bardzo taką na przykład warszawsko-polsko-europocentryczną. Są mediami, które poruszają się po wyznaczonych ścieżkach jak stado, to znaczy jedne media żywią się właściwie innymi mediami. To jest też tak, że pewien rodzaj profesjonalizmu tak zwanego, o którym ja nie myślę zresztą ciepło, sprawia, że tracą z oczu chyba bardzo wiele ważnych, istotnych zjawisk, wydarzeń społecznych czy sposobów analizy rzeczywistości, które z kolei robi ktoś inny. Robią organizacje pozarządowe, robią dziennikarze obywatelscy, robią blogerzy, robią instytucje pozarządowe, robią różne środowiska, które zajmują się działaniem na rzecz innych ludzi i właściwie powoli wypełniają rolę czegoś, co kiedyś się nazywało misją, a być może nawet czwartą władzą, bo tak naprawdę głównym grzechem mediów, również w Polsce, jest ich komercjalizacja. To znaczy, że ponieważ mamy właściwie wyłącznie, no tak chyba trzeba powiedzieć, media komercyjne, prywatne, bo nawet media publiczne muszą walczyć o pieniądze na swoje działanie i funkcjonują w tym samym paradygmacie. To znaczy, że wtedy tak naprawdę pieniądze decydują o tym, co jest ważne, o czym się mówi i kto mówi.